Rozmowa dnia. Czas na pierwszego gościa. Jest nim Arkadiusz Mularczyk, poseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, właśnie sprawy zagraniczne, ale blisko Polski. Rosja podpisuje porozumienie o przepuszczeniu ukraińskiego zboża, a dzień później bombarduje port w Odessie, gdzie to zboże jest składowane. Jak pan to skomentuje? No, trzeba podkreślić, że to pokazuje kompletny brak wiarygodności dla działań Rosji, bo przecież nikt nie przypuszcza, że wojska rosyjskie samodzielnie, bez zgody generalicji czy też samego Putina, dokonały ataku. Czyli dzień po podpisaniu porozumienia z ONZ, Turcją i Ukrainą w sprawie zgody na transport zboża, który ma zmniejszyć kryzys światowy, jeśli chodzi o żywność, następuje atak na port Odessa. No jest to jednoznaczne, że z Rosją nie siada się do stołu, z Rosją się nie negocjuje, bo Rosja nigdy tych umów nie będzie przestrzegała. No właśnie, to porozumienie było pod egidą ONZ. Jaka jest wiarygodność dzisiaj tej instytucji? Czy ona jest w ogóle jeszcze nam potrzebna? Tak, rzeczywiście niewielka. W ogóle organizacje międzynarodowe pokazują swoją słabość, bo w sytuacji agresji właśnie Rosji na Ukrainę widzimy, że tutaj postawa ONZ-u jest niejednoznaczna. To też w dużej mierze wynika z lobbingu, jaki prowadzi Rosja, Chiny, Kuba, inne niedemokratyczne kraje, dyktatorskie kraje na świecie, w szczególności w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, w Ameryce Południowej, gdzie kontekst wojny na Ukrainie jest zupełnie inaczej przedstawiany i musi mieć świadomość, że nasza perspektywa, polska perspektywa nie jest powszechną perspektywą na świecie. Niestety tak jest. Rosja eksportuje terroryzm poprzez handel ludźmi, handel narkotykami, morderstwa, korupcję, oddziaływuje na rządy wielu krajów na świecie i dzisiaj w ONZ-cie niestety jest tak, że można powiedzieć 50-50, że 50% krajów oczywiście potępia i krytykuje Rosję, ale 50% krajów stoi z boku, przygląda się, czeka na rozwój wydarzeń, a jest też część krajów, który popiera Rosję. Więc musimy mieć świadomość, że dzisiaj mamy taki proces, który określał jako deglobalizację, gdzie mamy część krajów demokratycznych, a część krajów to są kraje dyktatorskie, które kierują się zupełnie innymi kryteriami aniżeli my i zupełnie inaczej myślą, inaczej funkcjonują. W tych krajach rządzą dyktatury, które stosują terroryzm i w swoim kraju i na świecie. Stąd też taka postawa Rosji, która oczywiście, jak widzimy, no nie jest zadowolona z efektów wojny na Ukrainie, na pewno, natomiast na pewno używa swoich wpływów na całym świecie, także w ONZ-cie. Panie pośle, spójrzmy na rządy w Europie, na Europę. Sypią się władze rządy Wielkiej Brytanii, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Estonii. O co tutaj chodzi? Jakie tutaj szatany są czynne? No właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że Rosja ma swoje zasoby, ma swoje wpływy na całym świecie, agenturę. Nie oszukujmy się tak, że mają w Polsce. I na pewno w różny sposób próbuje destabilizować tutaj jedność Zachodu poprzez wywoływanie turbulencji politycznych, ekonomicznych na świecie, ale także w tych poszczególnych krajach. No, to wszystko powoduje, że te kraje zajęte są same sobą, rekonstrukcjami rządów, zmianami politycznymi. Natomiast no, niestety ta uwaga wówczas spada, jeśli chodzi o kwestie pomocy czy wsparcia dla Ukrainy. I tak rzeczywiście, jak pan wspomniał, w wielu krajach doszło do zmiany rządów, dochodzi do zmiany rządów lub też dochodzi do jakichś przewrotów czy turbulencji politycznych, które oczywiście w pewien sposób osłabiają jedność Zachodu w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę. No, jest to niewątpliwie taktyka czy strategia, którą Rosja stosuje od lat, od dziesiątek lat, powiedziałem, czy od setek lat. Ma swoje ukryte zasoby w mediach, w polityce, w gospodarce, w biznesie. Ma brudne pieniądze, posługuje się szantażem, morderstwami. A żeby osiągnąć swój cel polityczny, a celem politycznym jest destabilizacja Zachodu, świata Zachodu, Unii Europejskiej, NATO i poszerzenie swoich wpływów terrorystycznego imperium, które chce poszerzać swoje wpływy w poszczególnych regionach świata. Dzisiaj dla nas bardzo widoczna jest Ukraina, ale przecież taką politykę Rosja od lat prowadzi w Afryce, w Ameryce Łacińskiej czy Południowej. Wiele dyktatorów współpracuje z Rosją, tworząc właśnie taką siatkę, pajęczynę reżimów, które podważają systemy demokratyczne. I trzeba powiedzieć jasno, że systemem demokratycznym trudno się walczy z takimi terrorystycznymi krajami. Powiedział pan coś takiego. Nie oszukujmy się, Rosja ma również agenturę w Polsce. Mógłby pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak ta agenturalna działalność Rosjan w Polsce się objawia na przykład?
No na pewno destabilizowanie sytuacji politycznej, kreowanie różnego rodzaju fake newsów, podważanie zaufania społeczeństwa do demokratycznie wybranych władz, kreowanie różnego rodzaju nieprawdziwych sytuacji. Nie tak dawno mieliśmy kwestię podważania tego, że w ogóle na przykład był COVID, prawda? Żeby się ludzie nie szczepili. Później te same konta na mediach społecznościowych były przeciwko jakby takiego tutaj wsparcia, pomocy dla Ukrainy przez Polskę. Więc no niewątpliwie Rosja ma swoje zasoby, ma farmy troli, ma swoją agenturę, ma swoje oczywiście także pewno swoje zasoby dziennika w świecie mediów i używa do różnego rodzaju tutaj operacji. I to mogą być zarówno operacje, gdzie ci ludzie są wykorzystywani, przepraszam za sformułowanie, jak użyteczni idioci, ale też to mogą być operacje, gdzie w sposób celowy część ludzi po prostu no, w taki sposób stara się destabilizować sytuację w Polsce. No bo jeśli dochodzi do kryzysów rządowych, jeśli dochodzi do kryzysów politycznych, ekonomicznych, w danym kraju, no to oczywiście społeczeństwo się zajmuje jakby sobą, zajmuje się sytuacją wewnętrzną, a nie patrzy szerzej na kontekst międzynarodowy. No i też temu służą działania rosyjskie, które Rosja jest krajem terrorystycznym, krajem, który sponsoruje terroryzm na świecie i posługuje się metodami terrorystycznymi. I przecież z tej perspektywy dzisiaj nikt z nas nie ma wątpliwości, że atak na naszą granicę z Białorusią, próbowanie przerzucenia tutaj nielegalnych uchodźców, a na pewno także wśród nich byli różnego rodzaju terroryści przygotowani do różnego rodzaju ataków w Polsce, no był pierwszym etapem tej wojny hybrydowej, której później kolejnym etapem był atak na Ukrainę. No to są działania krajów terrorystycznych i musimy mieć świadomość, że z takimi krajami przychodzi nam walczyć. Rosja ma swoje zasoby w świecie polskich mediów, Rosja ma swoich dziennikarzy w polskich mediach. Takie sformułowanie padło z pana ust. Coś więcej na ten temat, bo to jest ciekawy wątek bardzo. No wie pan, ja nie chciałbym dzisiaj mówić już konkretnie o konkretnych redakcjach czy osobach, natomiast no przecież są określone portale czy portaliki, które prezentują rosyjski punkt widzenia. Są znaczne środowiska, które prezentują rosyjski punkt widzenia, ale też są politycy, którzy robią dzisiaj wszystko, żeby wbić klina między relacje polsko-ukraińskie, wyszukują różnego rodzaju jakieś drastyczne czy historie, czy wypowiedzi. Często są to fake newsy, no po to, żeby osłabić tutaj poparcie polskiego społeczeństwa dla Ukrainy, dla Ukraińców, żeby wbić klina między nasze relacje i po prostu relacje zepsuć. No i to wszystko służy oczywiście, to będzie służyło oczywiście wszystko Rosji. No nie oszukujmy się, za rok, za półtora roku są wybory i od tych wyborów również będzie dużo zależała postawa Polski wobec Ukrainy i to, czy dalej będzie tak duże poparcie dla Ukrainy, czy też to poparcie osłabnie. Dzisiaj nie oszukujmy się, że Ukraina się broni tylko i wyłącznie dlatego, że mamy taką postawę przede wszystkim naszego kraju, który jest głównym hubem transportowym, ale też wspiera Ukrainę na niemal identycznym poziomie, co USA czy Wielka Brytania w kontekście wsparcia militarnego, ale także wsparcia dla uchodźców. Więc bez Polski nie ma wolnej Ukrainy, a bez wolnej Ukrainy Polska jest zagrożona. To jest chyba oczywiste i to każdy trzeźwomyślący człowiek musi widzieć, ale oczywiście poprzez kreowanie różnego rodzaju fake newsów o jakichś różnych dziwnych historiach można podważać, tutaj wbijać klina w relacje polsko-ukraińskie, co też oczywiście będzie na rękę tym środowiskom i tym formacjom, żeby tym popierającym właśnie Rosję, żeby te nasze relacje osłabić, a tym samym osłabić pomoc dla Ukrainy. Panie pośle, czy wojna może rozlać się na Polskę? 30 sekund. Nic nie można wykluczyć, więc trzeba być naprawdę dzisiaj bardzo realistycznie, twardo chodzić po ziemi. Dlatego to bardzo dobrze, że nasz rząd podejmuje bardzo twarde decyzje zakupowe o sprzęcie wojskowym z Korei, Stanów Zjednoczonych. Idą wielkie, wielkie zasoby i zasoby militarne do naszego kraju. I tak powiedział pan minister Błaszczak, Polska będzie, jest taki nasz plan, żeby była największą siłą militarną wojsk lądowych w Europie. Jeśli tak się stanie w perspektywie kilkunastu lat, Rosja nas na pewno nie zaatakuje. Dziękuję panu serdecznie. Pierwszym gościem poniedziałkowych sygnałów dnia był pan Arkadiusz Mularczyk, zastępca szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Jego dnia życzę.